siedzieć cały czas. Świetnie, świetnie. Witamy w telewizji Wlepnetowej. Redaktor Siurek. I redaktor Bodyszko. Oraz? Joanka. Joanka była jedną z tych, którzy widzieli w tym roku festiwal na ulicy Klinicznej, na Węźle Klinicznej w Gdańsku. Redaktor Łodyżko powie wam, dlaczego to jest właśnie tak. Tak, właśnie. Joanka jest z Gdańska, węzeł kliniczna też jest w Gdańsku. Joanka jest z Sopotu, Sopot jest blisko Gdańska. W sierpniu, tak? W sierpniu odbył się tam węzeł kliniczna, kolejny festiwal malarstwa ściennego. Joanka razem z załogą Obin.org przygotowała fantastyczny materiał, który niebawem zobaczycie w telewizji Wlepnetowej. A my tymczasem chcielibyśmy się do Joanki dowiedzieć, jakie emocje towarzyszyły przygotowaniu tego materiału. Nie mam nic do dodania na ten temat, zupełnie. Ale ona wciąż ma szansę. Tak, więc jak widzimy, emocji było całe mnóstwo. Logo się miało przewrócić, więc ono się przewraca. O, właśnie. Poprawiam. Powiedziała. Ona poprawia. Tymczasem zapraszamy was na materiał. O klinicznej, a już... O klinicznej z dwoma świnkami. Tak, o, przewróciło się. Właśnie. Zapraszamy? Zapraszam. Przyjechałem z Białorusi, z Grodna. Jestem bardzo zadowolony, że zaproszono mnie uczestniczyć w takiej akcji. Ciut inaczej to uważałem, ale to jest zawsze przyjemnie, kiedy do końca nie wiesz, co jest. Czyli to też miałem zupełnie inny projekt, ale jak zobaczyłem ten most... Ale ten jest piękny. No, zobaczyłem te ściany. Nie mogłem zrobić tego projektu, który robiłem w domu, tam siedząc na biurku. Tylko tu, jak przyjechałem, zobaczyłem w ogóle, że most... No, zawsze od deszczu chowałem się pod mostem, nie? I jest, nie? Już wiadomo, że to jest deszcz. Ten żółty? No, ten, czy do twarzy. Myślę, że da radę. Da radę? Tak. Jesteś pewna? Może dodać jakiegoś... Pewna nie jestem, ale... Jasnego? Z białego. Pracujemy sobie tutaj, jak widać. Już trzeci dzień. Mhm. Jest okej, mamy dobre obiadki. No właśnie, ale generalnie jest okej. Mhm. Nam się podoba. Możemy tak jeszcze nabić. Dobra, okej, to jest śmigłowienie na jutro. Nie no, już pomalowałem tutaj naokoło, tylko nie z moich. Życie. Stwierdziłem, że na tym festiwalu po prostu za mało jest street artu, a za dużo jest sztuki.
oświetlania. Więc postanowiłem troszkę zrobić streetu i pomalowałem wszystkie to. Wszystkie te. Jeszcze cudownie, cudownie. Dzielnicowy będzie zainteresowany na pewno materiałem. No. Także jak widzimy, sztuka kwitnie. W naszym biurze. Tylko biura nie mamy jeszcze.